Na program zaprasza firma Budryga, świadcząca usługi deweloperskie. Telefon 784 080 029 i 882 093 546. Na program zaprasza producent biżuterii Goldstone Tomasz Bednarski. Ostróda, ulica Sobieskiego 3C 54, Czarnieckiego 15 przez 5 i Ława, ulica Sobieskiego 43 przez 1. Na program zaprasza lekarz medycyny Bogusława Orzechowska, gabinet lekarski pediatrii i medycyny sportowej, ulica Szasal Bląska 19A, 14100 Ostróda, telefon 605 273 183. Na program zaprasza biuro projektowo-doradczego, Ostróda, ulica Jana Pawła II, 16 przez 40, telefon 696 246 952. Na program zaprasza firma Ekobłysk, świadcząca usługi sprzątające, 792 549 384. Ekobłysk. Ostróda Reggae Festival, czyli słońce, miłość i jamajskie rytmy reggae w samym środku Mazur zawitały już po raz 16. Tak samo jak z każdą poprzednią edycją i w tym roku dało się odczuć, że festiwal to o wiele więcej niż tylko koncerty. Co konkretnie? Oprócz prób przekonania się na własnej skórze o wyjątkowości tej imprezy, spytaliśmy też kilku stałych bywalców o ich doświadczenia. Już ludzie naprawdę przyjeżdżają od lat i to już są, większość tych ludzi to już chyba są, to już jest taki twardy rdzeń. Oczywiście z każdym rokiem przyjeżdżają to nowe jakieś takie, nowy rocznik, ci, którzy mają tam 16 lat mniej więcej, więc są też ciągle nowi ludzie. No ale myślę, że ta renoma, ta fama, która tutaj cały czas przy tym festiwalu krąży, czyli że jest naprawdę rodzinnie, jest fajnie, ona już jest od wielu lat i naprawdę przyciąga od wielu lat pewną grupę ludzi, którzy kochają muzykę, którzy kochają reggae, którzy lubią być razem. Miejsce, gdzie pomijając sam klimat i właśnie sam vibe całego festiwalu, to jest przede wszystkim dla mnie miejsce spotkań ze wszystkimi znajomymi muzykami, producentami, wokalistami, z ludźmi, których właśnie jeszcze się nie zna, się poznaje właśnie w takich miejscach jak tutaj. Spotkać starych znajomych, że tak powiem, zza naszych granic. Dobry. Najwspanialsze, że to mnie nie zaskakuje. To o to chodzi, że jak się wraca do domu, to się oczekuje, żeby było tak samo. I to o to chodzi, dlatego to jest cały czas tak samo, jest dobrze i to mi się podobało w Ostródzie. Festiwal jest bardzo super. Mnie też się podoba, ja tutaj co roku jestem, więc jest git. Ponieważ można się pobujać, można się wyluzować, wychillować z kolegami, z przyjaciółmi. Także naprawdę polecam wszystkim. Z roku na rok coraz lepiej, nie wiem co będzie w przyszłym roku, za 2 lata, 5 lat, 10 lat, wystrzelimy chyba w kosmos. Z roku na rok jest coraz lepiej, organizacja się poprawia, także super, jestem pod wrażeniem każdego roku i to się nie znudzi do końca życia. Byłam ogólnie rok temu i sądzę, że w tym roku jest lepiej. Według mnie jest taka super atmosfera i jest świetnie, tylko pogoda słabsza. Jest fajnie, jest bardzo fajnie. Polecamy każdemu, namawiamy znajomych, sami dobrze się czujemy tutaj. Jest miłość, przyjaźń i muzyka. By tej domowej, rodzinnej atmosfery stało się zadość, nieodłącznym punktem na festiwalu reggae stała się tak zwana rodzinna strefa twórczego recyklingu. Stworzona z myślą o dzieciach, które dopiero dorastają do zajmowania pierwszych rzędów na wieczornych koncertach, a póki co wolą zająć się dobrą grą planszową, rysowaniem czy budowaniem bawek z piasku. Tegoroczną strefę podbili piraci.
którzy na szczęście poczuli panujące tam pozytywne wibracje i zapewnili najmłodszym fantastyczną zabawę. Co ci się najbardziej tu podoba? To. Czyli co? To! Czyli co? Skrzynia skarbów! Skrzynia skarbów. Bawiłaś się już w skrzyni skarbów? A co robiłaś w takim razie dzisiaj? Robiłam pieniążki. Warkoczyki, tak. Dzisiaj sobie zrobiłaś warkoczyka? Tak. Dzisiaj na razie tylko na tej ścianie malowałam i teraz do warkoczyka idę. A co ci się najbardziej podoba? No, na tej ścianie, że można malować. Dobra. Że mogę tutaj malować farbami. Wszystko tutaj. A tak najbardziej? Piana. Różnice wieku nie są jednak jedynymi różnicami zacierającymi się w Ostródzie przez te magiczne 4 dni. To właśnie tutaj każdy z nas może czuć się swobodnie, bez względu na to, jak wyglądamy, w co wierzymy czy skąd pochodzimy. Przynajmniej tak twierdzą wszyscy ci, którzy wracają tu co roku. A my, niemal widząc znikające bariery, postanowiliśmy bez wahania przyznać im rację. Muzyka reggae łączy ludzi. Przykładowo na festiwalach widzimy wszystkich ludzi, najróżniejsze kolory skóry i za każdym razem, gdy ta muzyka od nas przemawia, wszyscy zapominamy o dzielących nas różnicach. A tu jesteśmy, by to uczcić. Widziałem, każdy, kto śpiewa czy gra muzykę reggae, to myślę, że w Ostródzie czuje się najlepiej i tak już zostań. To jest po prostu festiwal, który jest w każdym calu taki, jak trzeba, i naprawdę jest tu fantastyczna atmosfera i tak, czuję się jak w domu, tak, ja to szczególnie, no, zostałem po prostu zaakceptowany za pierwszym razem i teraz za każdym razem, jak jestem, to po prostu widzę po ludziach, że no, że jest, lecimy na tym samym, na tej samej fali, no. Przez te kilka dni tu jest przekrój całej muzyki reggae, która jest obecnie grana na świecie. Od ska poprzez ragamuffin, dancehall, wszystko, sound systemy, zespoły. I jest to naprawdę takie, można to być szybkie i konkretne rozeznanie, co się teraz dzieje. Do poznania światowej sceny reggae idealną okazją jest odbywający się ostatniego dnia imprezy World Reggae Contest. Właśnie tam obiecujący artyści z całego globu prezentują nowe, świeże brzmienia i towarzyszące im elementy tradycji miejsc, z których pochodzą. Wiedziałem, że daliśmy dobry występ, publiczność to zauważyła, ale ciągle myślałem tylko nie rób sobie nadziei zbyt wcześnie, bo później się zawiedziesz. Więc później po prostu stanąłem na scenie, myślałem okej, zobaczymy, co się stanie. Prowadząc coś mówili i usłyszałem the dubbies i pomyślałem hej, czekajcie chwilę, co? Nie ruszajmy się zbyt szybko. Ale zacząłem mojego kuzyna i całą resztę i myślę tak, mamy to. We got it. Mamy więc konkurs, gdzie muzycy mają szansę zaprezentować swoją kulturę. Mamy pozytywny klimat, dający gwarancję, że owa kultura zostanie zaakceptowana. Oddani miłośnicy reggae tworzą jednak także swoją własną wspólnotę. Łączą ich posiadane priorytety i zbliżona ideologia. Czy można w takim razie stwierdzić, że tak samo jak festiwal to nie tylko koncerty, reggae to nie tylko muzyka? Mission, it's music, it's life. To jest muzyka, ale też miłość, świadomość. To używanie tej muzyki jako platformy do uświadamiania społeczności, co dzieje się teraz na całym świecie. I to jest też ta różnorodność, którą tutaj widzimy. Tak, oczywiste różnice. Dlaczego lubi pan muzykę reggae? Dobrze koresponduje z moją duszą. Za pozytywny przekaz, za to jak relaksuje, w jaki sposób działa na człowieka. Jest bardzo klimatyczne, tak? Lubię się pobujać w tych rytmach, a
to jest taka spokojna muzyka akurat dla mnie. Ta muzyka to po prostu moja dusza. Ja nie potrafię tego wyjaśnić. Mam po prostu to w sercu. Była to pozytywna muzyka, poprawiająca nastrój, poprawiająca w optymizm. No jest to po prostu muzyka, która niesie ze sobą jakiś przekaz. Nie wszyscy śpiewają tylko o miłości, o jaraniu i tak dalej, tylko coś głębszego można wynieść z tej muzyki. Podsumowując, chyba coś w tym jest. Sama dźwięczna melodia, nie poparta sensownym przekazem, nie stworzy muzyki reggae. A scena, głośniki i wydzielone miejsce dla widzów wciąż nie da festiwalu. Liczy się, kto na tej scenie się pojawia, co słyszymy przez głośniki i jak jedyny w swoim rodzaju jest każdy z uczestników. Wtedy dopiero możemy odczuć tę wyjątkową atmosferę, z której znamy wydarzenie wyczekiwane przez fanów z całego świata – Ostruda Reggae Festival. Sponsorem programu była firma Budryga, świadcząca usługi deweloperskie. Telefon 784 080 029 i 882 093 546. Sponsorem programu był producent biżuterii Goldton Tomasz Bednarski, Ostruda, ulica Sobieskiego 3C54, Czarnieckiego 15/5 i Ława, ulica Sobieskiego 43/1. Sponsorem programu była lekarz medycyny Bogusława Orzechowska, gabinet lekarski pediatrii i medycyny sportowej, ulica Szosa Elbląska 19A, Ostruda, 605 273 183. Sponsorem programu było biuro projektowo-doradcze REGO, Ostruda, ulica Jana Pawła II, 16/40, telefon 696 246 952. Sponsorem programu była firma Ekobłysk, świadcząca usługi sprzątające, 792 549 384.